Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie, Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie, Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie, patent za patencie to... Dziadzia... Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia, w końcu wosk, który dla mnie jest takim mistrzem, królem. Cena, jakość tego produktu, Zymul, Titanium, czyli Tytan. Powiem tak, zdecydowanie na pewno są bardziej ekskluzywne, są też lepsze woski, ale tutaj cena do jakości. Znaczy ja będę porównywał do glazura, który cenowo do jakości dla mnie jest nijaki. Naprawdę, glazur dla mnie w tej cenie zero emocji. Tutaj, przy tym wosku jest poezja. Już go niewiele mam. Przy tym wosku nic mnie nie drażni. Zapach, konsystencja, aplikacja, docieranie. No i ten połysk. No, rewelacja. Ojej. Można powiedzieć, że tutaj już zaczynamy zabawę tak bardziej ekskluzywnie, kurczę. Lakier. Przygotowanie lakieru zobaczysz za tydzień. Wiadomo, wyznacznikiem tego jest cleaner. Dla mnie cleaner też od Zymula. Ale przed tym cleanerem ja jeszcze coś tu położyłem, żeby najpierw zrobić właśnie, tak jakby podbić połysk z głębią, a tutaj, jeżeli chodzi o cleaner Zymula, on dodaje takiej mokrości. I teraz wyciągamy 10% połysku. Znaczy, dodajemy te 10%, może 20%, sam wosk właśnie. Kwestia przygotowania, także za tydzień będzie, jak myłem, jakich produktów użyłem, czego użyłem. Dwie. To będzie taka typowa kanapeczka, kurczę. Pierwszy produkt maszynowo. Zresztą będzie za tydzień. Lakier, no już jest mokro. Już jest mokro, jest soczyście, jest ziarno. I teraz dodajemy zajebistego naprawdę połysku. To co, słuchaj, ja zakładam GoPro specjalnie dla tego wosku. Całe auto zrobiłem. Nie podzieliłem panelu, bo ten wosk na to zasługuje. Całe auto liźnięte, specjalnie przygotowane pod ten właśnie wosk. Czyli tak jak lubimy. Od A do Z, tak soczyście. No dobrze, gumiaczki. Myślę, że film chyba z gumiakami się już pojawił. Znasz temat, zajebiste. Teraz tak, pady. Polecam jakiś mięciutki. Tu akurat mam FX Protect, zajebisty jest. Bardzo delikatny. No i sam zawodnik, słuchaj, położę wosk na maseczkę. Mam nadzieję, że fantastycznie to widzisz, tak jak ja. Specjalnie lampy ustawiłem tak, żebyśmy wszędzie widzieli, jak mięciutko i przyjemnie kładzie się ten wosk. Zużycie tego wosku to jest w ogóle śmieszna sprawa. I robimy, no niestety, opakowanie jest malutkie, ale to nie szkodzi. Nabierzemy i w ten sposób. Zobacz, widzisz? I to jest już. I lecimy, słuchaj. A, i kolejna rzecz. Tu niektórzy, możesz też paluszkiem. Zobacz. Na ten. I to wystarczy już. Niektórzy kładą też dłońmi. No ja akurat, jakbyś zobaczył moje dłonie, nie chciałbyś, żebym ci położył wosk na auto. Moimi dłońmi tam, kurczę, po ciężarach mam straszne, jak to się nazywa, odciski właśnie. Zabrakło mi tego magicznego słowa. Zobacz, tak jakbym, kurczę, nic nie położył. Jakby nic nie było, co? No dobrze, odrobinka i to już, kurczę, za dużo. I to jest już, zobacz, i zobacz, co jest grane. Widzisz? Patrz, tu gdzie jest wosk, zobacz. Sam pad spada, tutaj zero wysiłku. Delikatny film. Nie wiem, czy ty to widzisz. Taki minimalny film tego wosku. No to po prostu tyle o ile. Tyle o ile. O, zobacz, tutaj taki... Kurde, no. Nie wiem, czy ty to widzisz. Dosłownie film tego wosku, naprawdę. No tu widać, widzisz to? Zaraz ci pokażę.
tak jakby było ściuchne, jakby były, jak to się nazywa, hologramy, nie? Słuchaj, zero wysiłku, nic kompletnie. Cały czas wosk mam. Na tym padzie, aplikatorze. Aplikator fantastyczny, naprawdę. Okej. Tu już go troszeczkę brakuje. O. O, teraz to już przesadziłem. Kładziesz taki delikatny film, że tak naprawdę to nie widać, gdzie się go aplikowało. Niestety. Ale będzie, ojej. O, już się nie mogę doczekać połysku, kurwa, już się jaram. Coś niesamowitego. Aparat też nagrywa, w razie czego, jakby GoPro nie dało rady. Dobra, i teraz co? Wzdłużne. Żeby mieć pewność, że wszędzie go zaaplikowałem. I tu też nie walczymy. Tak naprawdę to mógłbym sobie zrobić całe auto i zapomnieć. I później docierać. Ale tu, ale sznyt, co? Widać, że siedzi. Tam, 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 tam. Jak ci tu pokazać docieranie tego wosku? Nie wiem, bo tu nic nie będzie widać, słuchaj. O, tu już pięknie wysechł, bo czuję taki delikatny opór. O, tak. O, można powiedzieć, że ja już go prawie zebrałem. No jest, no widać, że siedzi. Kurczę, no nie widać nic, no nic nie widać. Teraz tak, mikrofibra, jak najbardziej puszysta. Im więcej puchu, tym lepiej. I co robimy? Rzucamy. I jedziemy. Już. I to jest wszystko. Cała filozofia tego wosku. Bez wysiłku. Tam, tyrerem. Fantastycznie, co? Ojej. Ujo. Tam, taram, pum. Tiririririri. Idealnie. Tam, on minimalnie tam gdzieś jest taki opór, że tam coś siedzi, ale to słuchaj, no. No właśnie. No właśnie. I teraz pomyśl sobie, że porównanie na przykład do takiego Fusso. Chociaż powiem ci, że Fusso, jak dobrze powierzchnię przygotujesz, naprawdę, jak dobrze przygotujesz powierzchnię i położysz Zymulka i Fusso, tak naprawdę różnicy nie zauważysz, nie ma mowy, nie ma szansy, kurde. No to jest właśnie to, tylko że co, no praca jest całkiem inna, no. To jest inna jazda, no. No dobra, słuchaj, no co, no. Zrobimy tak, słuchaj, ja położę całe autko, zaaplikuję na całe auto i myślę, że później zobaczymy autko w cieniu. Będę chciał zrobić też w słońcu, pokazać, jak wygląda sytuacja. Będę chciał zrobić, jak będzie tak zwana złota godzina, czyli taki wieczorkiem, jak już to słońce zachodzi, tak, to się nazywa w fotografii chyba, żona mówi, to jest tak zwana złota godzina, gdzie to słońce nie pali, gdzie wszystko wygląda fantastycznie. Tak naprawdę ja nie wiem, gdzie byłem, gdzie nie byłem. No,
Jaram się. No słuchaj, jakby ci to powiedzieć, no... No ogień i dym, słuchaj. Dobra, słuchaj, co do wosku, no... Już. Wszystko, czego potrzebujemy, to konkretnego przygotowania i później dodajemy te 10, może 20% do całej roboty. Ale to właśnie ta taka wisienka, kurczę. Jeszcze go niuchnę. No obłęd, kurde. No kocham ten wosk. Ach, cudowny, cudowny. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Po robocie. Miękko, przyjemnie. I teraz tak, żeby nie było, to nie jest najlepszy wosk na świecie, jeżeli chodzi o docieranie. Słuchaj, jego jak dasz za dużo i on przyschnie, to on tam minimalny opór będzie stawiał. No kurczę, no nie ma... No nie jest taki idealny. O, może tak. Porównywałem go do glazura. Glasura. Dlaczego? Z tego względu, że moim zdaniem glasur, cena, jakość, no jest beznadziejnie, a tu jest idealnie zachowane. Naprawdę. Powiedziałbym nawet, że ta jakość do ceny to jest kosmos. Fakt, że glasur lepiej się aplikuje i lepiej się dociera. Nie ma tematu. Ale jeżeli chodzi o połysk, moim zdaniem ten go miażdży. Słuchaj, zużycie. No zobacz, no tak jak było, w sumie tu się nic nie zmienia, delikatnie na palucha, no nawet pada całego, tak jak widzisz, nie uzupełniłem, jest... I im cieplej, tym lepiej. Jak on poczuje ciepło. Bo teraz jest troszeczkę za chłodno, już mamy praktycznie końcówkę września i temperatura w garażu okolice 20, więc... Ale tak powyżej 20 stopni to jest rewelacja, jest masełko. I dlatego dłonie jak rozgrzeją taki wosk, fajnie się aplikuje, ale... Zobacz, no styrane życiem, ale dłonie, więc no nie ma mowy, ja mam palce szorstkie, kurczę, jak... Znaczy, pięty mnicha przy moich dłoniach to są jak dupcia niemowlaka, o, może tak. Teraz tak, to jest mój ulubiony wosk. Tak, mój ulubiony, jeżeli chodzi o taką mokrość, połysk, takie nawilżenie, ale tutaj też robotę właśnie robi kanapeczka, która będzie za tydzień, jak przygotowałem i co położyłem. Nie wiem, czy to teraz widać. Nie widać, ale uwierz mi, że no jest zajebiście. O ja. Jeszcze się czekoladka przebija. A wiadomo, o co chodzi, nie? Tak, jeszcze czuć czekoladkę, kurde. No dobra. Zapach, no cudowny. Słuchaj, zaproszę cię do dalszej części filmu. Czy będę robił test trwałości? Nie wiem, kurczę, czy jest sens tak naprawdę, bo to nie są woski, które stawiam na trwałość. Ma być uderzenie. Ale sprawdzałem też te woski z Mula bez cleanera i potrafią posiedzieć nawet do 2 miesięcy na dobrze przygotowanej powierzchni. Jest jeden produkt, który moim zdaniem fajnie się aplikuje i też siedzi podobnie jak na typowym cleanerze od Zymula, ale to za tydzień o nim powiem. I właśnie tu jest to między innymi ta kanapeczka. Na tamtym produkcie wszystkie woski w sumie siedzą naprawdę super. No dobra, słuchaj, ja zaproszę cię do dalszej części filmu. Będę chciał ci pokazać, w sumie słoneczko już wyszło, uderzenie w cieniu, uderzenie w słoneczku. Pod opisem filmu będę chciał ci pokazać zdjęcia. Wrzucę specjalny folder, zabiorę żonę. Bawi się teraz trochę w fotografię, więc ptaszki, azorki i inne rzeczy robi, także czas na mojego gamonia. Stąd to też przygotowanie, żeby sobie obstrykała auto, żeby... I będę chciał ci też właśnie rzucić link do tego folderu ze zdjęciami mojego gruza. No jaram się. No zajebiście. No cudownie. No pięknie. Rewelacja. I cropping też, tak. Co do wosku jeszcze. Lubi się też wypocić. Może być tak, bo on postoi dzisiaj w garażu. Temperatura ma oscylować w okolicach 30 stopni. W garażu będzie więcej, więc zdecydowanie myślę 35, więc podejrzewam, że wosk może się wypocić i wtedy jak się wypoci, będę chciał ci pokazać, jak to wygląda. Jeżeli się nie wypoci, 2 razy mi się wypocił w życiu. Tak, udało się, że tak powiem. To zależy też chyba, ile go położysz, wiesz, z tego co zauważyłem. Jak położysz cienką warstwę, jak położysz go za dużo, on później się jakoś wypaca jeszcze. Robi taką mygiełkę jakby, kurczę, no ciężko to określić. I wtedy tylko docierasz fibrą albo uzupełniasz właśnie Quick Detailerem od Zymula. Jak wosk się wypocił, wtedy też jest naprawdę gromko. No dobrze,
No w końcu pokazałem ten mój ulubiony wosk, to połączenie z tym, z tą kombinacją, gdzie mamy mokry lakier, właśnie. Mokry z fantastycznym połyskiem. To jest moje ulubione uderzenie, które teraz siedzi na tym lakierze. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!